Nazywam się Izabela Wesołowska. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z okazji Dnia Dziecka. Jest tutaj wiele konkursów. Jest z nami Straż Miejska, Policja, jest z nami ratownictwo. Czuwają nad naszym bezpieczeństwem, uatrakcyjniają troszeczkę tą imprezę również. Dla dzieci jest przygotowane popcorn, wata cukrowa, fontanna czekoladowa, hot dogi, lody, napoje. Za to bardzo dziękuję sponsorom. Jest również konkurs ogłoszony, wiosenny obraz kwiatów. Dzieci przygotowały takie prace, przyniosły na Orlika i wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie, dostają nagrodę, bo prace są tak przepiękne, że po prostu nie miałam serca żadnej pracy odrzucić, a jeszcze nawet nie było takiej możliwości. Te wszystkie prace trafiają do hospicjum i tutaj muszę powiedzieć, że inspiracją na taki właśnie konkurs była u mnie pani Wiesława Kurowska, nasza malarka koszalińska, która stworzyła przepiękne prace i tak w skrócie tylko powiem, że byłam któregoś razu na jej wystawie. Byłam bardzo przygnębiona i patrzę na te obrazy, sprawiły mi wielką radość i uśmiech i dlatego postanowiłam, że do hospicjum zostaną takie prace przygotowane przez dzieci, żeby podopiecznym sprawić troszeczkę radości i uśmiechu. I mam nadzieję, że tak będzie. Jest z nami pan prezydent, który bardzo mi pomaga w przygotowaniu konkursów, w przeprowadzeniu, w rozdawaniu prezentów. Także mam nadzieję, że jest dużo miłości, radości tutaj dla dzisiejszej imprezie i wszyscy są zadowoleni, a przede wszystkim pogoda nam dopisała, jest pięknie. Do końca fera, super.